Do Jelcza się jeździło na Sylwestra, bo takie były. Te. A jeszcze się kojarzy o żółta syrenka. Tak, to moje marzenie. W owych czasach ta żółta syrenka to było taki szczyt marzeń. No oczywiście jej nigdy nie miałam. No, ale to było takie marzenie moje. Do dziś mam, to jest Fiat czy Warszawa. To są najlepsze auta, jakie tutaj chodziły. Ja pracując dużo lat jeszcze przed studiami ciągle marzyliśmy sobie, że nareszcie kupimy nawet malucha, grając w totolotka w brygadach, prawda? Ale to było nieosiągalne. Żadna wypłata, żaden roczna czy trzyletnia nawet wypłata składana nie dawała nam szansy na malucha. A fura to stała w krzakach na ulicy Bażantowej, w takiej zagrodzie, zarośnięta pokrzywami. Oczywiście była trochę pognita, no bardzo stara. Trzeba było ją rozebrać do zera, do całkiem, jak to się mówi, do szkieletu. Wszystko malować, wyczyścić, to trwało wszystko 5 lat. Robocizna przez tyle lat i to wszystko to kosztowało kupę pieniędzy. Nie stać wtedy było każdego na kupienie Warszawy, bo była to olbrzymia suma, 120 tysięcy złotych, to było bardzo dużo. Fiat kosztował 189 tysięcy, 1500 albo tam 1300, 168, jakoś tak to było. Trasy były różne, ale w każdym razie po całej Polsce. Były takie trasy, że się teraz nawet nie można marzyć o tym. Pieniędzy było tyle, że nie było gdzie chować, a teraz niestety stoi się. Było bardzo ciężko z akumulatorami, bo były takie czasy, że były raczej nieosiągalne. To wtedy zakładało się taką korbę, o, ona tu ładnie wchodzi, tak, o tak, trzeba przekręcać odpowiednio, o, już jest przy silniku, ale to trzeba bardzo uważać, bo tu można stracić szczękę albo rękę. Po prostu trzeba bardzo uważać na palenie takiego auta. Trzeba... O! Czyli lekko ruszy się i już ona chodzi. No widzicie, jak to ładnie chodzi. Powiem wam tak, gdyby ta mechanika dalej była na poziomie właśnie lat 80., to pewnie bym to zostawił. Bo to byłoby za proste i takie siermiężne. Dawniej jak ktoś jechał na biwak z przyczepą kempingową, o ile miał, zapinał do swojego malucha przyczepę niewiadów 126, wrzucał to do przyczepy kempingowej. Telewizor dawniej nie tak jak dziś. Można było go podłączyć do sieci i do akumulatora, do każdej baterii. Wystarczyło po prostu wysunąć antenę, wcisnąć przycisk i grało. Można było oglądać Adama Słodowego. No co tutaj dużo mówić?